Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, przychodzę do Was z nowiuśkinkimi informacjami dotyczących najnowszej aktualizacji. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygląda cały karnet zadymiarski, jak wygląda nowy remodel PAM i jakie dźwięki dostanie Daryl. Naprawdę, Daryl w końcu będzie miał swój dźwięk. Jak dobrze wiecie, zostałem nominowany do Brzydkiej Szesnastki przez Rogala, Jawora oraz Konopskiego. Moi drodzy, przed chwilą co skończyłem nagrywać, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak to wyszło, no to zostawcie pod tym filmem 10 tysięcy łapek, a ja się zmobilizuję i od razu wrzucę jeszcze dzisiaj tą nutkę. Jeżeli skończę odmontować ten odcinek, no to zabieram się tego za nutkę. Łapka do góry, no i widzimy się później. Tak, moi drodzy, będzie wyglądał nowy ekran wczytywania, na którym się znajduje Jean, Mortis oraz Rico, którzy gonią Gale'a. To jest nowy skin do Gale'a, Gale sprzedawca albo Gale handlarz. No i z pewnością coś ukradł, a oni go gonią. Tak będzie wyglądało nowe lobby i w lewym dolnym rogu zamiast skrzynek będziemy mieli teraz karnet zadymiarski. Albo Brawl Pass, jak zwał, tak zwał. Jak widzicie, mamy dwa warianty karnetu zadymiarskiego, darmowy oraz płatny. I tutaj będziemy wykonywali sobie różne zadania, za które będziemy odblokowywali różne nagrody. Jak widzicie, mamy dwa warianty karnetu zadymiarskiego za 170 gemów oraz za 250 gemów. Ten za 250 gemów będzie się różnił tylko tym i wyłącznie, że dostaniemy od razu 10 poziomów, więc będziemy mogli sobie otworzyć masę skrzynek na samym początku. I powiem Wam, że to jest naprawdę ciekawe moim zdaniem. Ja chyba kupię ten lepszy karnet zadymiarski i od razu, moi kochani, chciałem ogłosić, że od razu po aktualizacji, która prawdopodobnie będzie jutro, pojutrze, nie znam dokładnej daty, będę organizował na swoim Instagramie konkurs na karnet zadymiarski ulepszony. Ulepszony, moi drodzy, więc dołączcie w tym momencie do Instagrama, link w opisie, zostawcie followka, żeby nie przegapić konkursu, a jak widzicie, za każdy poziom będziemy dostawali różne rzeczy, na przykład za 23 poziom gemy są, później są punkty, big boxy, monety. I zobaczmy, co będzie. Za 30 jest Gale, czyli za 30 poziom będziemy mogli odblokować nową postać. Później mamy do niego emotkę. Lecimy dalej. Za 35 jest znowu emotka oraz gemy. I moi drodzy, za 39 jest kolejna emotka do Gale'a, megaboki za 40. 43 też emotka, Gale zakochany, ok. Nowa emotka, Gale, który nam macha czymś? Chyba tak. Gale, nie wiem, co to jest za Gale, Mikołaj, czy jak on wygląda na czerwono, nie wiem, o co chodzi. Może jeszcze zostaną dodane nowe emotki. Nie wiem, zobaczymy. Oczywiście karnet zadymiarski może ulec zmianie, bo on jest cały czas aktualizowany przez Supercell. I za 60 poziom mamy nowy skin do Gale'a, Merchant Gale, który oznacza sprzedawcę, bądź też jakiegoś handlarza, kupca, coś takiego. Tak będą wyglądały nowe zadania, na przykład zadanie: przez 8 godzin musimy wygrać jedną grę w trybie wielka gra. Za to dostaniemy aż 100 żetonów. Jak widzicie, musimy zdobywać żetony, żeby odblokowywać kolejne tiery, kolejne poziomy. Tak to wygląda. Przejdźmy dalej. Tak, moi drodzy, będzie wyglądała nowa pamka. Powiem Wam, że wygląda naprawdę super. Odkurzacz jest chyba troszeczkę większy. Dostała taką jeszcze spinkę, raczej chustę na włosy. No, waga ta sama. Nie no, o wiele, wiele lepszy jest ten model Bicka Napina. Moim zdaniem o wiele lepiej wygląda niż poprzednia PAM. Zobaczmy, czy jej animacje też się zmieniły. Okej, tak wygląda na polu bitwy. Strzel. Zobaczymy, czy śrubki się zmieniły. Nie, śrubki są wciąż te same. Zobaczymy, czy jej wieżyczka od ulta zmieniła się. Mam nadzieję, że ją postawi za chwileczkę. Okej, pamka postawiła ulta. No niestety, grafika jej wieżyczki się nie zmieniła. A szkoda, a szkoda. Przechodzimy dalej i słuchajcie tego. Jak Wam się podoba nowy głos Daryla? Moim zdaniem troszeczkę nie pasuje, ale z pewnością się przyzwyczajimy. Bardzo fajny. A teraz Wam powiem, jakie zmiany zajdą w balansie postaci. Tak po łebkach przeskoczymy, bo naprawdę jest tego sporo. Mortis, Daryl oraz Dynamike. Mam nadzieję, że kojarzycie ich gadżety. Kiedy chcieliśmy użyć gadżet grając z tymi postaciami, nasza postać się zatrzymywała. Dynamike rzucał wokół siebie dynamity, ale się musiał zatrzymać. Tak samo Daryl, żeby strzelać wokół siebie, oraz Mortis, żeby machnąć tą swoją siekierką wokół, też musiał się zatrzymać. Tym razem po aktualizacji zostanie to zmienione. Każda z tych postaci będzie mogła się przemieszczać i używać swojego gadżeta. Moim zdaniem jest to mega plus. Zmiany te zajdą w takich postaciach jak Karl, Sandy, Bibi oraz Sprout. Karl, zwiększenie super ataku z 360 na 420. Sandy, zwiększony damage głównego ataku z 840 na 920. Bibi, zmniejszone zdrowie z 4200 na 4000. Szkoda. Sprout, zmniejszony damage głównego ataku z 1000 do 940.
W sumie też szkoda. Okej, skoro PAM zostanie niedługo zmieniona, zagrajmy sobie teraz może tym skinem, tak ona wygląda. No, ta nowa PAM będzie o wiele, wiele lepsza. No i moi kochani, lecimy. Ojeju, jeju, ile tu jest skrzynek na dzień dobry. Powiem wam, że na tą mapę PAMka się idealnie nadaje. No, nawet wam powiem, że tutaj się nadaje tik, w sumie każdy thrower, bo... kurczę, Shelly kamperka też się tu nadaje. Wziąłem sobie Star Power, dzięki którym się leczę, jeżeli atakuję przeciwnika. Zobaczcie, ciach, to jest coś pięknego. Kocham ten Star Power. Dobra, uciekła. Że się Shelly mnie boi, to jest dla mnie dziwne. Jackie, kurczę, Jackie tutaj też może wam powiem bardzo mocno zaskoczyć. Właśnie, o tym mówię, o tym mówię. No i tutaj muszę niestety uciekać. Prawie mnie połamała w pół. I nie wiem, czy przypadkiem kogoś w tych krzakach nie ma. Na razie nie będę strzelał, bo stracę sobie leczonko. Dobra. Okej. Może nie będę się pchał do środka. Mam 4 kuby. To i tak już jest sporo, jeżeli chodzi na tą o tą mapkę. Ej, 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 chodź tu, chodź, chodź tu. Tam ta Shelly. Ale cwaniara, ale cwaniara. Dobra. Poczekajmy na amunicję. Dobra, teraz. Raz, dwa. Musimy ulta sobie nabić, żeby w razie czego mieć się czym leczyć. No i co teraz? Dobra, ja tu sobie stanę po prostu. Shellka niech się głowi, co ma zrobić. Albo ją po prostu zepchnijmy w kozi róg. O, 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 o. Ona nie ma ulta. Gdy miała ulta, to jeszcze jest szansa, że mnie zabiła. Ale ona chyba nie ma ulcika. No i ja bym naprawdę się tak z tą Shelly tutaj bawił, gdybym był jakimś Dynamikiem. Chyba w następnej rundzie weźmiemy jakiegoś Throwera, wiecie? Bo tutaj jest mega szansa. Łatwo pobijać puszki, na przykład Barleyem. Tutaj się super gra, naprawdę. Uwielbiam grać tutaj Barleyem na tej mapie. Dobra, dobra, dobra. Ult. Okej. Okay. Muszę ją pobijać. Dobra. Ile ona ma HP? 400 na... Hita jest. Dobra. Giniesz, dziewczyno. Dziękuję za uwagę. Ta Jackie ma już 9 kubów. Serio? Really? Trzeba ją wyjaśnić. Tą Jackie trzeba połamać. Połamać, 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 połamać. Kruk! Skąd on się tu wziął? Patrzcie, jeszcze wziął tą Jackie. Specjalnie chciał zabić. Co? Kiedy? Kiedy mnie zabiła? Nie mam pytań. Trzecie miejsce tylko. Żart jakiś. Okej, to może zagrajmy sobie teraz Barleyem. Wziąłem sobie kucharza Barleya, czy nie wiem, pani domu Barley. Perfekcyjny Barley, o. Nazwijmy go tak. Barley, chłop przebrany za babę, o. O kurczę, Bibi. Dobra, raz dostała. Dobra, tu mamy co? Crowa, tak? Tylko Crowa, to by się przydało podhaczyć na szybko, żeby on padł. Bo kruk... Właśnie, prawie mnie zabił w tamtym meczu, albo Nadi zabił. Ja wziąłem sobie Star Power, dzięki któremu za każdy rzut, co każdy rzut się leczę. O, może w ten sposób. Bije po 1000, tak? 47. No to jeszcze nie za dużo. Dobra, Bibi znowu. Boję się, że ktoś tutaj jest w tych krzakach. O kurczę, Bibi. Ona weźmie te kuby? Działa. Dobra, musimy to jakoś inaczej zrobić. Ja bym ją skultował. O. Ej, 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 koleżanko, koleżanko, koleżanko. Dobrze, dobrze, ale ją tam obiję mocno. Muszę ją trzymać na dystans. Kurczę, Spike. Spike, możesz wyjeżdżać mi stąd, gościu? Zamiast się sfokusować ten Spike ze mną na Bibi, bo my nie mamy kubów, a on będzie mnie obijał. No co za świr, paleta. Dobra. Tu i tu Spike strzał. Dobra, Spike niestety, ale hasta la vista, baby. Gdzie ta Bibi? Tutaj w krzaku? Czy tu? Też nie tu. No dobra, nie wiem gdzie ta Bibi, gdzieś uciekła w każdym razie. Ale mamy Shellkę, więc tą Shellkę no mogę ładnie tutaj porobić sobie, pach. Z tym krukiem możemy się sfokusować na tą Shelly. Dobra, 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 dostała plackiem, dostała. Dostanie. Idealnie. No i dziękuję pani za... Wow! Dobra, dobra, tu oplułem trochę ją. Patrz, jeszcze się uleczyła, no Franca wracaj tutaj, koleżanko moja, kochana. Patrz, Piper, co ona tu robiła? Dobra, rzucam miodek i uciekam. Dobra, kruk dostał. O nie. Ta Piper mnie fokusuje. Dobra, ult na nią. Ona leży. Będę się bił tylko z Jessie. Dobra, raz. O nie, grzybki poszła. Z tą Jessie będę miał ciężko i to bardzo, wiecie? Raz. Dwa. Kurczę, ale będzie mnie tu baitowała wredna małpa. Została? Ult. Tego ulcika nie ominie? Ominęła. Kurczę, najgorzej. Dobra, GG, GG, udało się ugrać Barleyem, tak jak mówiłem, Barleyem bardzo, bardzo łatwo. Nice.
I to było na tyle, moi kochani, dzisiejszego odcinka z gry Brawl Stars. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawiajcie łapeczki w górę, jeżeli zostawicie pod tym filmem. Jeszcze dzisiaj 10 tysięcy, to dzisiaj wrzucam jeszcze moją nutkę z parszywej, z brzydkiej szesnastki. Bo już nagrałem i właśnie za chwileczkę będę ją montował. Ja już się z wami żegnam, subskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć!